Nazywam się Stanisław Betlej. Przez 7 lat byłem dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Paweł Strzelecki był w mojej ekipie dziekańskiej w pierwszej kadencji. Potem odszedł do spraw naukowych na chwilę i wrócił jako prodziekan i jako dziekan. Ja natomiast w tym czasie byłem w różnych komisjach, przewodniczącym komisji kadrowej, przewodniczącym komisji oceniających. Mówię o tym dlatego, żeby wspomnieć, że miałem z Pawłem przez kilkanaście lat bliską współpracę w zakresie zarządzania wydziałem. Wobec czego tak, z internetu łatwo jest odczytać, że Paweł Strzelecki jest świetnym naukowcem, dydaktykiem i popularyzatorem. To z internetu każdy znajdzie. Natomiast ja obserwowałem go w innych, przy innych aspektach takiego życia wydziałowego, który jest związany z zarządzaniem wydziałem. I chciałem wspomnieć o trzech cechach, których z internetu się nie obejrzy. Pierwsza to jest jego świetna umiejętność walczenia z taką zgrozą wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych. To znaczy liczba spraw, które na niego spływają, jest zawsze większa niż liczba, niż ilość czasu, które może im poświęcić. Wobec czego umiejętność selekcjonowania ważnych spraw i oddawania spraw mniej ważnych współpracownikom czy administracji wydziału była niezwykle istotna i Paweł w tym zakresie wykazywał się wielką umiejętnością. Druga sprawa to jest umiejętność dobierania sobie współpracowników. To jest cecha bardzo ważna, żeby współpraca w zespołach była bezkonfliktowa, żeby każdy współpracownik czuł się nie zdominowany przez kierownictwo, żeby czuł się odpowiedzialny za pewien zakres działalności wydziału. I Paweł zdawał sobie z tym radę znakomicie. I trzecia rzecz to jest umiejętność określania zakresów obowiązków osób współpracujących. To dotyczy nie tylko ekip dziekańskich, czy w przypadku na rektora by musiał określić się dla prorektorów, ale również osób z administracji wydziałowej i z innych służb wydziałowych, które dziekan ma pod sobą.